Co twój król o tobie myśli? Właśnie taki temat wpadł mi dzisiaj do głowy, gdzie przedstawię państwu dzisiaj waszego króla, w którym jesteście zakochane, o którym myślicie, za którym tęsknicie. Witam serdecznie wszystkich państwa, wszystkich subskrybentów. Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem mojego kanału, proszę, naciśnij subskrypcję darmową z dzwoneczkiem u góry, byś dostawał lub dostawała codzienne informacje o nowych wróżbach, rytuałach, horoskopach i filmikach ogólnie. Proszę Cię również o komentarze, o feedback, czy te wróżby rezonują właśnie z Twoją historią, o interakcję na moim kanale, by kanał się rozwijał. Proszę również nie zapomnieć o lajków, o lajki, o robienie lajków, przepraszam. Lajki są również wyrazem wdzięczności za poświęcony czas na nagrywanie tych filmików i wróżb. Przypominam, że wróżby są kolektywne, czyli grupowe. Czytania indywidualne są również, ale przez e-mail i WhatsApp. Bardzo proszę o kontakt na e-mail i mój adres e-mailowy jest pod filmikiem. Kochani Państwo, dzisiaj mamy trzech króli. Naszych wspaniałych trzech króli. Są czterech króli, dlatego też są cztery grupy, które wybieramy dzisiaj w bardzo konkretny sposób, by dowiedzieć się właśnie, co o Tobie Twój król, czyli Wasz partner, o którym myślicie, co on ma w głowie właśnie, co on myśli, co on czuje, co on zamierza w stosunku do Was. Cztery grupy, które wybieramy w grupę dzisiaj wybieramy w następujący sposób. Grupa numer jeden to jest król mieczy. Król mieczy, kochani, to partner spod znaku zodiaku bliźniąt, wagi lub wodnika. Czyli wszyscy partnerzy, o których pytacie dzisiaj, osoby pytające, tak, o których pytacie, spod znaku bliźnięta, ten partner wiecie, że jest zodiakalnym bliźniakiem, wagą lub wodnikiem, wybieracie właśnie, proszę, tą kartę, czyli grupę pierwszą, króla mieczy. To są tak zwane żywioły powietrza, prawda, najszybsze znaki w tarocie, bliźnięta, waga i wodnik, grupa pierwsza. Grupa druga to jest król buław. Król buław to takie znaki zodiakalne jak baran, lew i strzelec. Jeśli właśnie Wasz partner, o którego pytacie, Wasza osoba, w której jesteście zakochane, jest spod takiego żywiołu ognia, spod znaku właśnie barana, lwa lub strzelca, to wybieracie, kochani, grupę drugą. Grupa trzecia to król kielichów. Król kielichów, żywioł wodny i jest ta grupa trzecia dla takich znaków zodiakalnych Waszych partnerów jak rak, skorpion i ryby. Czyli jeśli partner Wasz jest spod żywiołu wodnego, ma znak zodiaku rak, skorpion, ryby, to jest Wasza grupa trzecia. I grupa czwarta, ostatnia, to król monet. Żywioł ziemski i są to partnerzy Wasi spod znaku byka, panny i koziorożca. Więc wszyscy ci partnerzy, kochankowie i mężowie, którzy są spod znaków ziemskich, byk, panna lub koziorożec,
znajdują się właśnie w grupie czwartej. Wybierzcie grupę czwartą. Dobrze, kochani, więc zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa pierwsza, jak już kochani wspomniałam, to jest grupa żywiołów powietrznych, bliźniąt, wag i wodników. Wasz partner, którego kochacie, jest królem mieczy. Król miecz, króciutko charakteryzując ten znak, jest znakiem bardzo konkretnym. Jest to żywioł powietrza, czyli osoby bardzo szybkie, wręcz błyskawicznie działające. Są to osoby, czyli partnerzy wasi, którzy są bardzo intelektualnie dobrze rozwinięci. Król mieczy jest mózgiem całego tarota. Intelektualista, mądry, myślący rozumem, odsuwający emocje i myślący właśnie racjonalnie o wszystkim. Logiczny, analityczny, bezstronnie podejmujący decyzje, wyrażający się konkretnie, zdecydowanie, dążący bardzo zdecydowanie również do celu. Wszystko, co jemu się nie podoba lub nie pasuje lub nie odpowiada mu, przerywa, przecina, blokuje, zakańcza. Być może nieraz jest osobą zimną, jakby oziębłą, uczuciowo, ponieważ kieruje się właśnie mózgiem, jest tak zwanym człowiekiem, który wszystko musi przerobić przez intelekt, mózg, tak? Przez myśli, mentalnie. Nawet jeśli jest zakochany, ma uczucia, tak? Emocje, jednakże ma zawsze właśnie nad wszystkim kontrolę. Lubi mieć kontrolę. Nad swoimi uczuciami, emocjami również. Czy związek ma rację bytu, właśnie musi wszystko przemyśleć dokładnie. Jest osobą waleczną, walczy też o związek. Dobrze, więc zobaczmy sobie, co wasz partner spod znaku bliźniąt, wag i wodników, właśnie co ten król mieczy o was myśli w tej chwili i co do was czuje lub jakie ma plany z wami związane. W tej chwili jest wasz król troszkę na rozdrożu. Jest jednak wiernym, lojalnym przyjacielem waszym i pragnie kontaktów z wami. Pragnie nowej szansy, nowego początku, rozwiązania waszych problemów. Pragnie również pokazać się silny, pewny siebie, zaimponować wam swoją siłą, ma do was emocje i też bardzo chce otworzyć właśnie się tutaj na emocje, co jest dla niego ciężkie. Jako król mieczy jest osobą kontrolującą emocje i tak jak już mówiłam, wspomniałam w krótkiej charakterystyce króla mieczy, że kieruje się przede wszystkim rozumem. Niemniej jednak pragnie się również otworzyć na piękne emocje w stosunku do was. Pragnie być silny, pragnie zacząć coś z wami jako silny, stabilny, dobrze usytuowany partner. Pragnie kontaktów z wami, jest lojalny, wierny, uczciwy, przyjazny. Możecie na nim polegać,
we wszystkich sprawach, na dobre i na złe. Pomimo, że ma jakieś tutaj teraz wahania, tak, w stosunku do Was, być może coś było na rzeczy, był jakiś problem, ale myśli już tutaj o zbudowaniu kontaktu do Was i otwarciu się nowych tutaj dróg, możliwości, szans rozwoju tego związku. Także tęskni za Wami, myśli o Was. Proszę zobaczyć, jakie karty dalsze w talii. Myśli o Was, tęskni, być może wieczorem, wieczorową porą i Wy jesteście właśnie tutaj adresatkami jego myśli, rozmyślań, uczuć, emocji. Właśnie o Was myśli, myśli również o stabilizacji z Wami. O stabilnym związku, stabilnych kontaktach, czymś solidnym, gdzie będzie mógł zawsze wracać, zarzucić kotwicę i zostać. Pragnie rozmów z Wami, pragnie coś wyjaśnić, tutaj mam nawet dwie karty komunikacji, pragnie być może jakieś sprawy, które były nieufne, wyjaśnić pomiędzy Wami. Chce się spotkać, karta podróży, chciałby bardzo się spotkać z Wami. Także są tutaj bardzo pozytywne karty. Zobaczmy jeszcze radę Tarota. Co radzi Tarot dla tego związku z bliźniakami, wagami i wodnikami, czyli z Waszym królem mieczy. Wasz król mieczy jest jakiś zasmucony, smutny. Być może go żeście porzuciły, być może macie jakiś tutaj kryzys, kłótnie, zablokowałyście go. Być może jest finansowo jakiś problem między Wami, strata pracy, długi, finanse, w rozterce. Także tutaj jest jakiś problem, jest jakiś smutek, żal, rozpacz, samotność, niemożliwość zobaczenia dobrych perspektyw. Niemniej jednak znajdą się tutaj rozwiązania tych problemów. I równie dobrze umocni się tutaj ta sytuacja, wyleczy, polepszy. Dobrze, zobaczmy, co król mieczy chce Wam dzisiaj powiedzieć. Proszę o wiadomość. Co chce nam król mieczy dziś powiedzieć? Co chce król mieczy nam dziś przekazać? 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 Heimliche Ferreira. Ok, czyli jest Waszym skrytym wielbicielem. Właśnie on, niby taki zimny, prawda, kierujący się rozumem, rezolutny mężczyzna, który właśnie jest tutaj tylko kierujący się racjonalnym rozumem, jest również uczuciowo i emocjonalnie Waszym tutaj wielbicielem. Pokryjomu, uwielbia Was i ukrywa swoje uczucia i emocje do Was, ponieważ na pewno jest takiemu królowi mieczy właśnie ciężko wyrażać swoje uczucia. Ale otworzy się na te uczucia, co mówią właśnie te karty. Także tego Wam życzę, by Wasz król mieczy otworzył się na emocje, piękne, romantyczne chwile. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam, kochani, grupę drugą. Grupa druga to król właśnie buław. Przepraszam, bo zobaczyłam, że właśnie mam tutaj królową. Zaraz poszukam króla buław, kochani. W międzyczasie zapraszam grupę drugą, czyli król buław. To są takie znaki jak baran, lew i strzelec. Jeśli macie partnera spod znaku barana, lwa lub strzelca, to na pewno grupa druga jest właśnie dla Was, kochani. Król buław jest to osoba kreatywna, energiczna, aktywna. Osoba kierująca się
seksualnością, pożądaniem, namiętnością. Jest to partner, dla którego jest bardzo ważna seksualność, aktywność seksualna, pożądanie. Ten partner spod znaku barana, lwa lub strzelca szuka doznań seksualnych, które są być może nawet perwersyjne, odważne, mega silne, które są po prostu niezapomniane. Jest bardzo właśnie osobowością namiętną, prawda? Czyli może mieć również też dużo seksualnych afer. Właśnie to jest ten król buław. Widzicie tutaj, kochani, tą jego bujną, taką dużą, no, stojącą tutaj buławę, której się również on przypatruje. No i jest właśnie ta buława bardzo rozkwitająca, prawda? Czyli bardzo taka, jak to się mówi, aktywna. Także na pewno taki król właśnie jest osobowością energiczną, dla której pożądanie seksualne stanowi bardzo, bardzo dużą wartość, prawda? Także to, co jeszcze mogę dopowiedzieć o królu buław, to jest na pewno to bardzo pewna siebie osobowość, ma wyznaczony cel, do którego śmiało podąża, aktywnie i z łatwością pokonuje wszystkie problemy, wyzwania, jest bardzo pewny siebie w sprawach seksualnych. No i już mówiłam, że jest też osobą, która lubi właśnie seksualne doznania, więc może mieć również więcej partnerek seksualnych, prawda? By się sprawdzić jako mężczyzna o dużym potencjale seksualnym. Zobaczmy, kochani, teraz, co taki Wasz partner, który jest królem buław, spod znaku barana, lwa i strzelca, o Was myśli, co do Was czuje i jakie ma plany, czyli co zamierza w stosunku do Was. No, na pewno jest Was zakochany. Na pewno jest Was zakochany, jednakże bije się z myślami. Ma jakieś tutaj walkę, jakiś stres, jakąś walkę ze swoim ego. Prawda? Jesteście być może bardzo silne dla niego. Jest Was zakochany, ale bije się z własnym ego. Zobaczmy, co powiedzą karty Lenormanda, jak się Wasza historia tutaj teraz w kartach pokaże. Tak, ma emocje duże, o czym mówi też as kielichów i właśnie tutaj karty Lenormanda, czyli ma duże emocje w stosunku do Was i myśli, co z tymi emocjami zrobić. Jest jakiś początek miłości, jest zakochany w Was i na pewno Was pożąda też, no bo to samo w sobie król buław jest zawsze osobą, która wielce pożąda i dla niego pożądanie jest po prostu no, najważniejsze. Tak, są duże uczucia, gorące, namiętne, hot u Was, kochane, i jest tęsknota, jest chęć zbudowania czegoś pięknego, stabilnego. Jest jego obserwacja Was, być może kontroluje Was w internecie, obserwuje Was, przypatruje się Wam, czy jesteście właśnie tą właściwą kochanką, czy partnerką, zakochał się w Was. Jego uczucia, emocje są naprawdę szczere, gorące, pozytywne, piękne, namiętne, oczywiście karta namiętności, namiętne. Przyniesie dobry rozwój, właśnie Wasza historia miłosna, bociany zwiastują pozytywny rozwój spraw, no i stabilność Waszej relacji, Waszego związku, czyli chciałby właśnie z Wami zostać, zbudować z Wami coś pięknego, konkretnego, opartego na emocjach pięknych i na pożądaniu, na seksie dobrym, na pięknej namiętności. Bije się jednakże jeszcze z myślami
ponieważ widocznie jest walka ego, udowadnianie sobie racji, macie jakieś tutaj takie zgrzyty, zastanawia się, namyśla, obserwuje Was, myśli, jak rozwiązać jej te problemy, ponieważ macie za silne oboje ego, żaden z Was nie chce popuścić, każdy z Was jest uparty, być może zawzięty, dlatego ma ból głowy wręcz, za dużo emocji być może spadło na jego głowę, odgania te emocje, myśli rozumem, co ma zrobić właśnie, jak zdefiniować ten związek, jak rozwinąć dobrze ten związek, jak pokierować tymi emocjami, tym nadmiarem wręcz emocji, prawda? Ale karta asa kielichów mówi o rozpoczęciu pięknego związku emocjonalnego, nie tylko opartego na seksie, ale również pożądanie plus emocje, uczucia, tak? Kielichy, no to oczywiście piękne uczucia, emocje, asy, początek czegoś pięknego. Tęskni za Wami, myśli o Was, być może nie może spać, być może porozumiewa się z Wami telepatycznie, pragnie Was, pragnienia, tak? To jest księżyc, czyli element męski, w nocy śniący o Was, myślący, pragnący Was, czyli też być może pragnie Was uczuciowo, emocjonalnie, seksualnie, myśli o Was, Wy jesteście tutaj osoby pytające. Pragnie kontaktu z Wami, czyli chce spotkań, chce komunikacji. Także coś bardzo pozytywnego. Zobaczmy jeszcze, kochani, co partner właśnie spod znaku barana, lwa i strzelca, taki król buław, chce Wam przekazać dzisiaj. Co chce przekazać nam król buław? Co chce przekazać nam dzisiaj król buław? Co chce przekazać nam dzisiaj król buław? Lausche in dich hinein. Finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Czyli wsłuchaj się w ciebie samą. Wsłuchaj się w siebie. Znajdź, co za twoimi uczuciami stoi. Czyli co jeszcze oprócz Twoich uczuć jest ważne? Znajdź to w Tobie. Spójrz w swoje wnętrze. Zastanów się, co jeszcze dla Ciebie oprócz właśnie tych uczuć stanowi wielką wartość. Być może przyjaźń, być może seksualność, być może wierność, lojalność. Właśnie co jest dla Ciebie jeszcze warte, co jest dla Ciebie ważne, oprócz uczuć, które masz, które ma on do Ciebie. Czyli to mówi Ci król właśnie buław. Uczucia na pewno do Ciebie ma, ale zdefiniuj, co jest jeszcze ważne w tym związku dla Ciebie. I powiedz to swojemu królowi buław. Na przykład jest dla mnie ważne, oprócz Twoich pięknych uczuć, Twoja wspaniała seksualność lub Twoja wierność, lojalność, przyjaźń. Oczywiście każdy według swoich upodobań. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam grupę trzecią, czyli grupę, która ma partnerów spod znaku raka, skorpiona lub ryby, czyli spod znaków wodnych. I teraz mówimy o królu pucharów, czyli królu kielichów. Inaczej, tak? Król kielichów, raki, skorpiony i ryby. Krótko scharakteryzuję króla kielichów. Król kielichów, kochani, jest królem, który kieruje się emocjami, intuicją, który jest radosny. Właśnie te znaki mówią o znakach radosnych. Król kielichów ma rozbudowaną, dużą inteligencję emocjonalną. Jest zrównoważony, opanowany, kontroluje swoje emocje, jest emocjonalnie stabilny, wsłuchuje się w swoje serce, w swój głos serca i w swoje emocje, uczucia, właśnie co jest dla niego ważne. Jest typem romantycznym, typowym być może amantem, który właśnie lubi zaloty, flirty, no lubi też romanse,
sam flirt w sobie, sam romans w sobie jest dla niego czymś wyjątkowym, czymś ważnym, czymś ekscytującym. Więc no, jest też kochliwy, prawda? Uwaga, żeby po prostu no, nie zakochywał się szybko, żeby nie zdradzał Was po prostu no, flirtując z innymi. Także jest osobą na pewno pełną uczuć, emocji. Emocje wręcz opływają go i uwielbia właśnie emocje, romantyczne momenty, romantyczne chwile, romantyzm sam w sobie. Zobaczmy, kochani, Waszą historię z tym królem właśnie pucharów, czyli kielichów. Czyli zobaczmy, co myśli, co czuje i co zamierza Wasz król kielichów, czyli wszyscy Wasi partnerzy spod znaku raka, skorpiona i ryby. Zobaczmy, co oni właśnie czują, myślą, zamierzają. Dobrze. Więc, kochani, są u Was jakieś obciążenia, jakieś problemy, jakieś blokady, na pewno uczuciowe, emocjonalne blokady. Pomimo, że właśnie Wasz król kielichów chce wyjść z tych blokad, chce się wzmocnić, chce pokazać Wam się silnym, jako silny mężczyzna, ale bije się z myślami, nie wie co zrobić. Pomimo to, że chciałby zacząć z Wami nowy rozdział, chciałby właśnie z Wami zacząć coś od nowa, bije się jeszcze z myślami. Być może są jakieś niewyjaśnione sprawy i tajemnice między Wami. Księga zamknięta mówi o jakichś sekretach, niewyjaśnionych sprawach, nieklarownych sprawach, o których nie wiecie. Być może dręczy właśnie Waszego króla kielichów myśl o tym, że powinien to z Wami wyjaśnić. Dlatego jest teraz w izolacji, myśli właśnie o tym intensywnie, jest niedostępny uczuciowo, być może oziębły do Was. Być może nie macie spotkań, kontaktów, nie komunikujecie ze sobą. Myśli właśnie Wasz król kielichów o tym, że są pomiędzy Wami sprawy niewyjaśnione. Należy wyjaśnić to wszystko. Pragnie jednak wzmocnić się, pokazać się Wam męski, stabilny. Pragnie wyleczyć tutaj te wszystkie blokady. Niemniej jednak właśnie tutaj idąc w stronę Waszą, napotyka tutaj ciągle jeszcze na nowo na te blokady, swoje własne blokady. Tutaj pragnie z Wami stabilizacji pięknego domu, być może rodziny, być może zatwierdzenia związku z Wami, stabilnego, solidnego, długotrwałego. Pragnie z Wami spotkań, pragnie rozmów, spotkań, czy to realnych spotkań, randek, czy przez internet. Pragnie wyjaśnienia tych wszystkich tutaj spraw, które Was właśnie tutaj trapią, różnią, obciążają, są w tym związku nieklarowne, tajemnicze, niewyjaśnione, które są właśnie powodem Waszych problemów, które są właśnie tym obciążeniem dla Was. Są to jednak sprawy ważne, istotne, które należy wyjaśnić, przegadać, które należy no po prostu wyklarować, tak? Karty Tarota, czyli karty również rady Tarota, mówią o kole fortuny, czyli coś się przemieni raptownie, szybko, będzie jakiś obrót dobrych spraw. Jeśli macie niewyjaśnione sprawy, czy są jakieś sprawy właśnie sekretne, one się wyjaśnią, ponieważ koło fortuny mówi o przemianie, o dobrej jakiejś tutaj, no szybkim jakimś, szybkiej jakiejś akcji, wyjaśnianiu, tak? Tutaj bijecie się z myślami właśnie, być może nawet tutaj ta karta mówi o Waszych sprzeczkach, o Waszych jakichś problemach, kłótniach, walki ego, rywalizacji ze sobą. To wszystko wyjaśni się raptownie, szybko, niedługo. Wasz król kielichów myśli o Was, że Wy jesteście być może zdystansowane, zimne emocjonalnie,
no być może nawet takie ostre w działaniu, odrzucające, postrzega Was jako królową mieczy, czyli osobę bardzo surową, ostro działającą, być może nawet oziębłą emocjonalnie i uczuciowo, co jego widocznie tutaj bardzo jakoś zablokowało, sfrustrowało. Musicie porozmawiać o tych wszystkich emocjach. Pamiętajcie, że dla króla kielichów emocje i uczucia są najważniejsze, więc należy wszystko tutaj wyjaśnić, co jest między Wami właśnie tu przeszkodą i problemem. Wtedy, jak wyjaśnicie te wszystkie sprawy, zaczniecie jeszcze raz od nowa. Jest karta głupca, czyli piękne, duże uczucia, emocje, które opływają Was wręcz i, przepraszam, jest nowy początek. Jest zaczęcie wszystkiego od nowa, czyli powrót i nowy początek po wyjaśnieniu wszystkich tutaj obciążających Was spraw. Spotkania, stabilizacja, wyjście z blokad. Także taki jest tutaj rozwój spraw w grupie trzeciej. Dziękuję serdecznie grupie trzeciej i zapraszam, kochani, grupę czwartą. Grupa czwarta jest dla wszystkich, którzy mają partnerów spod znaku byka, panny i koziorożca, czyli którzy mają takiego oto właśnie króla monet. Jest to karta żywiołu ziemskiego. Żywioł ziemski, czyli ten król właśnie monet, jest postacią stabilną, konkretną, myślącą materialnie, ale myślącą też solidnie o swoich właśnie wszelkich dobrach, dobrach finansowych, czy uczuciowych, czy właśnie duchowych, mentalnych. Wszelkie dobra na każdym poziomie chce taki król właśnie mieć tutaj, rozwinąć stabilnie. Dla niego ważne są właśnie wartości, czy materialne. No jest osobą materialistyczną, jest dobrym biznesmenem, dobrym właśnie, nie wiem, być może szefem, tak? Być może dobrym zarządzającym jakąś firmą, biznesem właśnie. Jest dobrym mężem, stabilnym, lubi po prostu jasne sytuacje w związku, lubi podział ról właśnie taki typowy. On jest głową rodziny, zarządza finansami, właśnie tutaj jest dobrym ojcem również. Jest osobą stabilną, lecz bardzo powolną, która powoli, właśnie w bardzo takim no, powolnym tempie załatwia wszelkie sprawy lub dochodzi do pewnych rezultatów. Nie gwarantuje ta karta szybkich zmian. Jest to właśnie osoba, która działa wolno, lecz solidnie. Jest osobą bardzo statyczną, właśnie ten ogień ziemi, taki żywioł statyczny, jednakże mocno twardo, mocno stąpająca po ziemi karta, czyli osoba, która racjonalnie stąpa po ziemi, widzi zawsze wszystko racjonalistycznie i właśnie rozwija wszelkie sprawy powoli, ale bardzo solidnie, dokładnie. Kochani, być może nawet no, jest niestety nieraz Wasz partner skąpy, tak? Ponieważ bardzo mam materialistyczne podejście do życia. Dla niego są ważne te dobra materialne. Chce się również pokazać na zewnątrz jako właśnie, no nie wiem, zamożny mąż, czy zamożny właśnie tu partner, osoba, która pozwala sobie, może sobie na wszystko pozwolić, tak? Jest to król monet, który jest nastawiony na sukces w każdej dziedzinie. Jest ugruntowany, odpowiedzialny, posiada dużo dóbr materialnych, które lubi również światu pokazać, nie ukrywa tego, co ma, tak? Także właśnie takiego partnera, kochani, macie spod znaku byka, panny i koziorożca. Zobaczmy, przyjrzyjmy się Waszej historii teraz. Co myśli Wasz król monet, co czuje i co zamierza.
myśli na pewno o Was, by rozwinąć w jakimś dobrym kierunku ten związek. Sprawy, które były jakieś tutaj słabe, złe, negatywne, jakieś szkody w związkach, myśli, by to rozwiązać w pozytywnym właśnie teraz znaczeniu. Okej, więc to, co myśli o jakimś dobrym, pozytywnym rozwinięciu spraw w związku, w relacji. Niemniej jednak jest świadomy, że są u Was duże szkody, jakieś straty w uczuciach w związku właśnie, że macie bardzo dużo tutaj jakichś lęków, które Was od środka zżerają. Być może właśnie on, ten Wasz król monet, ma lęki, lęki przed przyszłością z Wami, lęki jeśli chodzi o ten związek, lęki przed uczuciami, przed otwarciem się emocjonalnym. Także na pewno są jakieś te poważne sprawy do pokonania. Niemniej jednak tutaj bociany są zwiastunem dobrego rozwoju spraw w relacji, pomimo tych strat w związku i masywnych lęków. Pomimo to, że jesteście oboje niezdecydowani, również Wasz król monet jest niezdecydowany, ma być może jakieś dwie opcje, to chce z Wami kontaktu, chce spotkać się z Wami, chce porozmawiać, chce, znaczy jakby nie chciał właśnie stracić z Wami kontaktu. Kontakt z Wami jest dla niego bardzo ważny. Pomimo, że on nie jest jeszcze zdecydowany, stoi na rozdrożu, właśnie ma jakieś lęki tu ukryte, bardzo silne. Blokuje przez te lęki, właśnie tworzą się straszne blokady. Blokuje emocje, uczucia, spotkania, komunikacje. Obciąża go ten związek, obciąża go ta miłość. Myśli, że ta praca nad związkiem właśnie jest bardzo mozolna, ciężka, by osiągnąć ten szczyt właśnie tej uczuć, miłości, szczęścia, zadowolenia, spełnienia. I przygniata go to. Jest przygnieciony właśnie pracą nad tym związkiem. Wie, że praca nad tym związkiem jest mozolna, skomplikowana, długotrwała i przygniata go to. Blokuje dlatego wszystko, jest on sam, blokuje to i wie o tym jednak, że powinien się zdecydować, że powinien konkretnie wyrazić jakiś kierunek działania, prawda? Że powinien właśnie wyjść tutaj z tych komplikacji, z tego labiryntu. Powinien znaleźć wyjście z tych swoich tutaj stanów lękowych, z tego niezdecydowania, by osiągnąć właśnie z Wami wielkie, wspaniałe wręcz szczęście. Zobaczmy teraz kartę Rady Tarota na ten temat. Co poradzi Tarot dla tego związku? Proszę o wskazówkę Tarota dla tego związku. Proszę o wskazówkę Tarota dla tego związku. Proszę o wskazówkę Tarota dla tego związku. Odejście. Wszystko tak, przeciążenie, myślenie o sobie, postawienie granic, doinformowanie się, stawienie na własny rozwój, racjonalne myślenie właśnie o tym związku. Czyli tutaj Rada Tarota jest taka, kochani, że wszystko, co Wam nie służy w tym związku, ponieważ partner ma lęki, blokady, powinniście odciąć. Jesteście również Wy przeciążone. Dziesiątka mieczy to coś, co Was bardzo boli, przygniata. Jest to stan depresyjny, niemożność podniesienia się, jakby uczucie, że coś dobiega końca, że coś się kończy, że właśnie coś Was przygniata, że coś jest za ciężkie. Być może Wy jesteście w tej energii lub Wasz partner, lub oboje czujecie, że ten związek właśnie jest bardzo skomplikowany, ciężki, że są właśnie tutaj tak ogromne, masywne obciążenia, że to Was właśnie przygniata, są strasznie duże lęki i właśnie chcecie odejść, czujecie potrzebę widocznie odejścia, końca i jakby znalezienia nowych planów, nowych, które Was zadowolą, które Was usatysfakcjonują, nowe światło w tunelu, nowe słońce na horyzoncie, czyli szukacie czegoś nowego, ponieważ to, co tutaj jest, pełne lęków i pełne obciążeń,
nie służy Wam już i nie służy Waszemu rozwojowi. Postawiłyście granice, żeby partner Was nie ranił. Musicie szanować swój rozwój i swoją granicę. Musicie szanować przede wszystkim siebie samą, pomyśleć o sobie samej. To jest właśnie najważniejsze i powinno być w centrum Waszej uwagi. Nie powinniście dać się już Waszemu partnerowi zranić poprzez jego izolację, lęk, niezdecydowanie, te obciążenia, które właśnie tu macie w związku. Myślcie o sobie, zamknijcie oczy, medytujcie, wizualizujcie, afirmujcie, pomyślcie, co jest ważne dla Waszego rozwoju osobistego. Karta Pazia Mieczy mówi o rozwoju osobistym, o informowaniu się, widocznie szkoleniu, myśleniu rozumem, myśleniu racjonalnym, o rozwoju swojej osoby. Także postawcie na siebie i odejdźcie, jeśli Wam tutaj ten związek nie służy, jeśli jest dla Was za ciężki, jeśli partner, tutaj Wasz król monet, jest za materialistyczny, za skąpy lub być może jest za powolny w swoim działaniu, nie może się zdecydować, nie może wyjść tutaj z tego niezdecydowania, ma straszne lęki, również Wy być może macie lęki. No, obciążenia są mega, mega duże, strasznie ciężkie, duże, masywne, więc jeśli Wam to nie służy, odetnijcie emocje, odetnijcie wszystkie uczucia, zamknijcie oczy, pomyślcie rozumem, racjonalnie, co Wam brakuje, czego chcecie, w jakim kierunku chcecie zmierzać. Postawcie na siebie, kochani, afirmujcie, proście, wizualizujcie, medytujcie właśnie, by dotrzeć do swojego wnętrza, by się rozwinąć duchowo, intelektualnie. Postawcie na pracę nad siebie, nad sobą. Także musicie wyjaśnić ze sobą najpierw, co jest tutaj ważne dla Was samych. W tym związku z Waszym królem, właśnie z Waszym królem monet. Który nie jest łatwy, muszę przyznać, że związek właśnie w tej grupie nie był łatwy. Czyli dotyczy to partnerów z poznaku byka, panny i koziorożca. Kochani, więc dobiega końca moja wróżba dla naszych czterech króli, dla króla właśnie mieczy, dla króla buław, dla króla kielichów i dla króla monet i dla wszystkich znaków zodiaków adekwatnych właśnie tutaj do tych kart tarota. Dziękuję serdecznie, życzę Wam wszystkim pięknej niedzieli, rozwiązania wszelakich spraw z Waszymi królami właśnie w związku, w partnerstwie. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia, kochani, już niedługo.